Jeszcze jak widzę, że te osoby, wiecie, no wylewa im się ten alkohol oczami, uszami, nosem, wszystkimi dziurami w ogóle ciała, ale dalej chleją, aby się nachlać, aby się nachlać, aby się nachlać. I widzę tylko te siatki, te brzęczące od tych piw, od tych wódek i w ogóle. Nie wiem. Cześć wszystkim, ja jestem Ciaro, witam na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czego nienawidzę, a mianowicie alkoholu. No. A przynajmniej wkurzają mnie ludzie, dla których każde wyjście na miasto musi kończyć się chlańskiem. Zapraszam! Moi drodzy, ja nie mówię, że nigdy nie piję alkoholu, że nie piję i że mi się nie zdarzy. Ale jak już ktoś zobaczy mnie z alkoholem, to jest święto lasu. Tak. Ja i alkohol to święto lasu. Naprawdę. Nie lubię, szkoda mi kasy. Nie lubię i czuję taką presję społeczeństwa na ten alkohol. Pijemy. Do zżygania. I naprawdę, oni wtedy żygają. Gdy jestem na mieście, jadę komunikacją miejską, gdzieś jestem i widzę albo słyszę ludzi w moim wieku, albo i młodszych, albo i starszych, różnych. I większość tych osób rozmawia o piciu, o chlaniu. A ile wypiłaś? Ile pijemy? Ile piw kupujemy? Ale się najebałam! Ale się nachlałam, tylko się nachlałam, się najebałam. Ile pijemy? Gdzie pijemy? Jak pijemy? Co pijemy? No tylko to chlanie wszechobecne. Jeny, ja naprawdę rozumiem, już sobie nie chleją, ale przeraża mnie, jak tego jest dużo. Naprawdę przeraża mnie, jak tego jest dużo. Wręcz irytuje mnie to, że każde wyjście praktycznie u większości ludzi musi kończyć się piciem na mieście. Nawet chociaż tym jednym piwem, ale musi być. Nie można pić cholernej wody albo soku, tylko ten alkohol, żeby się nachlać, może poczuć tylko ten alkohol. No nie rozumiem tego. Od zawsze mnie to wkurzało i nigdy mnie do alkoholu nie ciągnęło. Wiecie, ja nie mówię o sytuacjach, kiedy mam ochotę gdzieś się napić. Raz na rok i w ogóle, dobra, się napiję jakiegoś fajnego wina czy coś. Ale tak dzień w dzień, ile można. Jeszcze widzę po ich mordach, że już nie mogą, ale dalej chleją. Tak... Fuj, brzydzą mnie te ludzie. Nawet kiedyś wśród moich bliskich znajomych miałem osoby, które piły ten alkohol. Ja piłem wtedy tylko kolę, bo ja naprawdę nie muszę pić alkoholu, żeby się dobrze bawić albo żeby być szalony, bo jestem szalony z natury. Może niektórzy potrzebują tego alkoholu, ale wątpię, ale nie wiem. No i wiecie, i czułem od nich ogromną presję tego alkoholu. Oni wiedzieli, że ja nie piję. No weź, no ty się napijesz, ze mną się napijesz, no weź. I mi się przestało chcieć z nimi po prostu spotykać. I nie spotykam się z nimi. Coraz rzadziej. No potem mówię, no kurczę, no szkoda mi tych takich znajomości, bo są fajni ludzie, no ale też mam wady. Może ich wadą jest akurat to picie, no ale nie wiem, czy picie można nazwać wadą, ale no mi to nie pasuje. I jak jest coś, co mi w kimś mocno nie pasuje, no to nie mogę się zmuszać. I pewnie też było tak w drugą stronę, że ja mam w sobie jakąś cechę, która komuś nie pasuje i ktoś mnie po prostu wypieprzył ze swojego życia. Ja tak zrobiłem właśnie z dużą częścią znajomych. Po prostu śmieci same się wyniosły. I może to jest straszne, ale słuchajcie, jak ja gdzieś wychodziłem z nimi i słyszałem tak, no weź, no nie bądź ciota, napij się, jaka ciota, nie pije. I słuchajcie, oni już byli nawaleni na przykład, a ja sobie siedzę i patrzę na tych nawalone mordy i się irytuję, no to nie chcę mieć takich znajomości. Naprawdę, już potem się nie przejmowałem. Znaczy na początku było mi trochę przykro, ale potem już się nie przejmowałem. I tak jak powiedziałem wcześniej, śmieci same się wyniosły. Bo dla mnie priorytetem nie jest picie. I ja naprawdę lubię się spotkać ze znajomymi, z przyjaciółmi, posiedzieć i nawet nic nie mówić, albo przynajmniej, nie wiem, wypić kawę, herbatę i gdzieś się przejść, porobić coś fajnego, spędzić fajnie czas, a nie tylko siedzieć i chlać. Chlać. Nawet jedno piwo. Nie ma piwa. Nie wiem, może ja jestem jakiś dziwny, ale naprawdę irytuje mnie, nawet jak wychodzę z niektórymi znajomymi, którzy są dzisiaj w moim życiu, i że oni muszą wypić sobie jedno piwo. Oni czasami patrzą na mnie dziwnie, są na mnie źle, ja o tym wiem, ale no mnie to irytuje, bo nie rozumiem. No po co musi chlać ten alkohol? Nie może być sok, tylko ten alkohol? I to nawet nie, że bezalkoholowe, tylko... nawet bezalkoholowe. Czasami jest takie uzależnienie od tego alkoholu, że już... Dobra. Ja też mam swoje uzależnienia. Ale kola, słodycze nie wpływają na moje zachowanie. Alkohol wpływa na zachowanie człowieka.
A mi się nie chce prowadzić nawalonych osób pod ramię, żeby potem je żygali albo coś takiego, bo mnie to irytuje, wkurza, krępuje, nie wiem co mam zrobić, jestem mega wtedy wściekły, jest dla mnie straszne. Nie lubię czegoś takiego, bardzo mnie to irytuje. Dlatego zrobiłem sobie coś takiego, że żeby podtrzymać fajne znajomości, na których mi zależy, a widzę, że takie osoby na przykład mają parcie na szkło i chcą chlać, to ja po prostu, jak już one mają takie flow, mi się odpala, to ja robię szachmat. W sensie nie, że ich wywalam z życia, ale wiecie, szachmat, że no to ja już idę. I... Czasami chce mi się zostać, ale widzę, że jak zostanę, to osoba będzie piła. I wtedy kto będzie musiał tą osobę ogarniać? Nie chce mi się. Nie jestem opiekunem. Prawdy. Więc ja sobie idę do domu na spokojnie. Jest wczesna godzina, zdążę sobie zrobić coś fajnego. Bo ja naprawdę prawie nigdy nie piję. Ja nie mówię, że ja nigdy pijany nie byłem. O, pijany! Byłem, ale może 4 razy w życiu? 4 razy? Naprawdę? Więcej chyba raczej nie. No. Z czego tak pijany, to byłem może 2 razy. I się nie chwalę, ale po prostu tak było. No, jestem człowiekiem. Chciałem spróbować wszystkiego. Ale nie rozumiem, jak niektórzy co weekend albo codziennie. No nie. Nie. Jeszcze jak widzę, że te osoby, wiecie, no wylewa mi się ten alkohol oczami, uszami, nosem, wszystkimi dziurami w ogóle ciała, ale dalej chleją, aby się nachlać. I widzę tylko te siatki, te brzęczące od tych piw, od tych wódek i w ogóle. Nie wiem. Albo jak słyszę na przykład, że rozmowy ludzi gdzieś tam idą i w ogóle i wiecie, słyszę tak z typu najważniejszy, że alkohol będzie. Wiecie, jakieś wakacje on inclusive, najważniejszy, że alkohol będzie. Takie rzeczy. I to mówią czasami tak młodzi ludzie. Jest to dla mnie trochę przykre. Naprawdę jest to przykre. Więc do tych, którzy uwielbiają alkohol, nie zmuszajcie innych. Bo możecie stracić naprawdę fajnych znajomych. A do tych, którzy nie piją, to może sam na sobie jakby się nauczyłem, że nie wywalajcie od razu wszystkich ze swojego życia, po prostu nauczcie się jakby prowadzić tą znajomość. Czyli jak widzicie, że ktoś ma flow na chlanie i ma problem z alkoholem, to po prostu mówicie, że idźcie do domu. Ta osoba się pewnie na was na chwilę obrazi w ogóle, no ale no, nie możecie się zmuszać, żeby z nią siedzieć i patrzeć, jak żyga pod siebie, albo nie wiem, siedzi, chleje i chce chlać. Nie. Pamiętajcie, nauczmy się mówić nie. Wiecie, inna sytuacja jest, jak ktoś z waszych przyjaciół czy znajomych ma jakiegoś mega doła. No i wiecie, gdzieś tam to przysłowiowe, musi się napić, musi to zapić. Okej, są wyjątkowe sytuacje. Ale no raczej jak ktoś przez doła czy zły humor pije kilka razy w tygodniu, albo codziennie, no to bez przesady. Bez przesady. Mi też się zdarzyła jedna nieprzyjemna akcja, w zasadzie dwie. Jedna to na mojej 18, a druga to jakiś ładny czas temu. Nie będę wchodził w szczegóły, no ale wiecie, to było 2 razy w życiu. I o tej ostatniej akcji to ja może to już było, będzie gdzieś z 2 lata? Z 2 lata gdzieś będzie, no. Albo z 1,5 roku. To może piłem od tego czasu 2 razy alkohol i to było pół piwa, którego nie mogłem dopić. I raz lampkę wina. I też nie całą. Mam wstręt po prostu. Poza tym mówiłem wam, że jestem przekorny. I właśnie jak słyszę takie teksty i o, nie pijesz, napij się, to jeszcze bardziej nie chcę. Jeszcze bardziej, po prostu już... Bo już widzę takie, że trzeba iść chlać, to już... Thank you, next. Tak, moi drodzy, dajcie mi znać, czy wy raczej pijecie dużo, średnio, mało albo wcale, bo jestem ciekawy. To nie, że oceniam, tylko po prostu jestem ciekawy, czy naprawdę jednak większy procent tak dużo pije. A nawet jeśli dużo z was pije, to mam nadzieję, że nie wywieracie presji na innych, bo to jest beznadziejne. Pamiętajcie. Także jeśli odcinek wam się podobał o piciu, o nienawiści do picia, to dajcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a żeby być bardziej na bieżąco, to kliknijcie dzwonek obok.
A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!